Krzysztof Sarna, Sporty Walki Orka, ze mną Jawczan, siema. Siemanko. No słuchaj, co to za przenosiny z High League do fejmu? No, przeskoczyłem tutaj, fajnie jest, prowadziłem dwie loże, no i tu będę walczył teraz. A mógłbyś zdradzić, czy w High League miałeś jakąś plany na więcej niż jedną walkę? Miałem jedną walkę mieć w High League. Okej, rozumiem, że zapewne, no jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze? Nie. Takie same proponują chyba i tu, i tu. Nie chodziło o pieniądze, wiesz, tu jest Marcin, tu jest, tu są te loże szyderców, wiesz, no wszystko w jednym miejscu. Marcin, czyli możemy się czegoś spodziewać? No zobaczycie zaraz. Jasne, słuchaj, ja chciałbym też zapytać, co ty w ogóle sądzisz o Twitchu, no bo nie tak dawno jeszcze dostałeś bana, pierwszego w swojej historii. No i chciałbym zapytać jakby, jak oceniasz to, co się dzieje teraz na Twitchu, że to idzie wszystko w taką stronę poprawności politycznej? Nie wiem, stary, nic nie można powiedzieć, chujowo. Wiesz, nikt nikomu nie chce zrobić krzywdy, używając jakichś słów, które są zakazane, tylko bardziej... W ogóle słowa zakazane, stary, słowa zakazane. Cenzura, skurwesy. Właśnie, bo na Twitchu ostatnio jest tak, że wiesz, tutaj jakieś słowo, tutaj coś, co czasami wiesz, robisz to pod content. Ja coś na czacie napisałem i dostałem bana jako ich partner i twórca, jeden z większych w Polsce. Napisałem coś na czacie u streamerki, wysłałem takiego pixelarta z kutasa i napisałem, że to kwiatuszek dla niej, tylko że mi się źle skopiowało i wiesz, i dostałem bana na całego Twitcha, to wiesz, ja jak skurwysy. No właśnie dążę do tego, że streamerzy, ty i inni dostają te bany właśnie za takie dosyć dziecinne powody, bym powiedział, a baseniary i tak dalej, no to jest w ogóle jakiś dziwny temat. Mi to nawet nie przeszkadza, że tam jakaś typiara się kąpie w basenie, tylko żeby jak już jest jakaś tam wolność, to dla wszystkich, nie? I wolność, żeby coś powiedzieć i żeby coś zrobić. Racja. W ostatnim czasie też zacząłeś mocno udzielać się wspólnie z Davidem. Wydaje mi się, że to wyszło wam na dobre, no bo macie naprawdę fajną oglądalność, fajne liczby generujecie. Skąd taki pomysł właśnie, żeby wziąć pod swoją opiekę, tak powiedzmy, Davidka? No bo Davidek to sam, to czasami głupoty mu przychodzą do głowy, a druga sprawa, że wiesz, mamy coś takiego, że my tam się dogadujemy godzinowo w naszej grupie, kto ma streama, wiesz. Jest dużo czasu, w którym nie ma co robić, to sobie zacząłem odcinki na YouTube'a kręcić. Jasne. Ostatnio też spotkałem się z takimi opiniami w stylu, że jakby ty najlepiej wykorzystujesz potencjał Xayo Industries. No to dzięki. Że wiesz, streamujesz jak najwięcej tak naprawdę, a w porównaniu na przykład do Marcina, który te liczby generuje naprawdę potężnie, no nie przekłada się to na jego częstotliwość streamowania, powiedzmy, tak? No ja tam lubię sobie postreamować i odcinek dodać, ja lubię ogólnie swoją robotę. Ubiegły rok był też takim rokiem dla ciebie przełomowym, bo usłyszało o tobie naprawdę spora rzesza osób. Jak w ogóle się odnajdujesz już teraz tutaj, powiedzmy, na salonach? Kurwa, nie odnajduję się. Napakowane typy chodzą, wiesz, co chodzi, w tatuażach, a ja to nie zadaję się. Jak gdzieś mam być, to przychodzę, ale jakoś mnie to tam nie porywa, towarzystwo. Jak kogoś lubię, to wiadomo, na przykład, nie wiem, z Nitrem mam lepszy kontakt, czy z Boxdelem, ale ogólnie tak tutaj jako tutaj, to wiesz, jakoś specjalnie tam wszystkich nie znam. Wiadomo, jestem miły, tam się przywitam, ale... I to tyle w sumie ze znajomości w większości. Słuchaj, no Robert Pasut napakowany na pewno nie będzie. Jak w ogóle zapatrujesz się na waszą walkę? W porządku walka, w porządku przeciwnik. Aniołek przyleciał, kurwa. No i co? Ja tak już rzuciłem okiem na wykop, no to tam cały czas ludzie pisali, że mrozi, że cringe, no i tak dalej. Ja nigdzie nie patrzyłem jeszcze. Ja byłem bardzo zaskoczony, to taka główna emocja, która mną rządziła. Miałeś jakieś inne propozycje, czy tylko Pasut się pojawił? Miałem. Mógłbyś zdradzić? Nie, to jakiś... Nie chcę, wiesz... Mało medialni przeciwnicy, ja też nie chcę komuś tam niemiło mówić, że jest mało medialny czy coś, no... Wiesz. Jasne, chciałbym się też przenieść do High League na sekundkę, no bo tam mamy dosyć ciekawe starcia, jeśli powiedzmy, mówiąc tak o gamerów, no i też o twoje środowisko. Jak zapatrujesz się na przykład na walkę Disa z Zony? No ja trzymam kciuki za Zonego, mój kolega, gramy czasami w coś. Też, kurczę, widać, że tam tą formę to mu idzie aż za szybko, kurwa, nie? Taki się zrobił. Ale on też tam pływał ileś tam lat, to może mu lżej to wszystko przychodzi, ale no fajnie. Diz za to trenuje tam długo, tam ze dwa lata. Zony to będzie pewnie przy walce, to z pół roku w treningach.
diss pewnie z 2-3 lata, nie wiem ile tam, nie chcę mówić, nie? Ale Zony moim zdaniem go kurwa rozgniecie. No właśnie, wczoraj pojawił się też, nie wiem czy widziałeś filmu Norberta, że jego tata nie żyje. Nie widziałem. Jakiś komentarz, no nie widziałeś, w porządku. Nie, no co, kondolencje, tak? Jasne. No słuchaj, Japczan, wszystkiego dobrego, powodzenia na walce. Tobie też, mordo. Dzięki. Idę dalej.